Swickenstrager. Deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Poprzednio w Darksiders. It's nothing. Some demon trick. I know what I saw. He's right. Uriel. It's there, beneath the stench of this place. You can sense it, ancient. From neither the White City nor the Black Depths, something lost between. Helgard, to arms! Slay him! Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami w tej zajebistej pozie z żniwiarzem w rękach. Żniwiarzem, czyli legendarną kosą śmierci, czyli brata wojny. I lecimy dalej, aby znaleźć Tiamat. Aby znaleźć Tiamat w katedrze Zmierzchu, do której właśnie weszłem. O, drugi mieczor. Okej, ale jakby... Co ja mam z tym zrobić? A, to już wiem. Okej. Let's go. Kto wygrywa tę walkę? Autentycznie jestem teraz ciekaw. A właśnie, przerzuciłem sobie w ogóle tego, nie? Upgrade'a. Żeby jeszcze więcej dusz dostawać z tej kosy. To co? To jakiś dziwny chwytak roślinny. Dobra, spróbuję ich tak pociąć. Fajnie, fajnie. Czekaj, to było... Nie wierzę, że go trafiłem jeszcze, ale spoko. Dobra, tam pozamykane, no to lecimy w tym kierunku. Tu walka. Kto by pomyślał? Ej, ale teraz naprawdę fajnie się będzie walczyło tą kosą. Ja tak mogę tym spamić praktycznie dookoła, ani nie jest w stanie nawet do mnie podejść wtedy. Dobra, po kolei, po kolei.
Pła! I uderz z tyłu, a nożyce się odezwą. Mówię, nie jestem w stanie do niej podejść, no to sobie podszedł ziomek i grzmokął mnie prosto w pysk. Po kolei. A was tu jeszcze więcej. No dawaj. I tak, jak coś wiem i pamiętam, że mogę rozwalać te nietoperze na jednego strzała, po prostu chcę sobie troszeczkę podfarmić tą kosę. No, przynajmniej mam nadzieję, że ją teraz farmię, bo mówię, dalej nie wiem, czy ja muszę zabijać broń, żeby dostawać do niej expa, czy wystarczy, że ja po prostu nią walczę. No i akurat ostatni. I ta sugestywna kamera ponownie. Dobra, sprawdźmy. Nie, wystarczy, że po prostu walczę bronią. Okej. Także, let's go. Wybuchacz. Tę lepką bombę można zabrać i rzucić. Przyklej się do każdego obiektu. Jezu. Przyklei się do każdego obiektu lub wroga, a po chwili eksploduje. Gdy w nią uderzysz, wybuchnie od razu. Oj, to widzę na TT jest. Te kryształy. Tylko to były takie, tylko te kryształy były czerwone, a tamte były niebieskie. Congratulations, you have played yourself. Dlaczego w ogóle myślałem, że on pobiegnie po ścianie? A i tak sobie zmarnowałem to leczenie. Tu wyżej, tu się wyżej nie złapię. Ale tutaj już wejdę. O, a to jakaś legendarna skrzyneczka. Esencja życia. No, nie jest to nic złego, chociaż, no, ale tak szczerze, wolałbym coś lepszego. Wiecie, na przykład może fragment zbroi otchłani. Mhm. Mapa. Okej, okay, mapa okolicy. I to ma aż 5 pięter. Gdzie najwyższe to obviously walka z bossem. O, tu jest jakby piętro chyba minus 1, minus 2 i minus 3. Czyli teraz jestem tak jakby na parterze. Chyba? Nie, teraz jest na pierwszym. Na drugim piętrze jest walka z Tiamat, tylko nie bardzo się orientuję gdzie. O! Ale już wiem, gdzie jest przejście dalsze. Juhu! Dobra, tutaj pusto. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest. Kurde, teraz bo życie jest złe, czy życie jest mdłe? No, dziabaj go. No, i se chlupnął. Nie w górę, tylko na bok. Okej, okay, mogę?
Mogę dziabnąć mieczem, ale kosą niestety nie mogę. No, dawaj, dawaj. No, tamten już spadł do lawy, także on już problemem raczej nie będzie. No, chciałem powiedzieć, że na styk to było, ale... To tak w praktyce jeszcze kawałek bym chyba poszybował. No, a to jak chciał skubaniec mi na plecy wejść. Wiecie co, no to dziab! Mięci zostaliście. No, sporo tutaj widzę. Znaczy sporo, tu jest jedno, tam jest drugie. Ledwie dwa takie mechanizmy, powiedzmy. To chyba dobre określenie. Dobra, też żeby tych walk nie przedłużać na siłę. Klucz widzącego. Dobra. Dobra, to jest, to już, no nie powiem, że zakrywa okpinę, ale to już jest trochę głupie, że on nie może tego jakoś po prostu chwycić i wiecie, zaciągnąć, albo żeby to się samo otworzyło. Ej, co tam jest artefakt? Co jest? Ej, ale jego tam nie było chyba wcześniej. Aha, zdjęty. No dawaj, to zawsze 500 dusz. Artefakt żołnierza. Znowu. Pytanie, który to jest artefakt, jeśli chodzi o tak jakby ten region. A w ogóle doedukowałem się troszkę i... Wiem, dlaczego Wulgrim był w posiadaniu kosy śmierci. Otóż mianowicie śmierć przehandlował ją za informację, gdzie jest ten. Czy, żeby tak nie spoiler, żeby nie zaspoilerować zbytnio. No, potrzebował informacji, gdzie znaleźć specjalną substancję, która umożliwia kontrolowanie albo, że tak powiem, odpalenie tak zwanych wielkich abominacji, jeśli dobrze kojarzę. Bo to w sumie... jakiś czas temu czytałem, więc mogłem się już teraz pomylić. Ale jedno z dwóch, nie? I to... I musiał dać za to język Lewiatana, który, ciekawostka, dał nie tylko język, ale cały łeb ów potworka. I jako przechowanie, czy dodatkowo jako zapłatę, zostawił Wulgrima swoją kosę. I dzięki temu Wojna mógł teraz ją odkupić. Oho, jest mieczyk. Co to jest? Opancerzony grubas? Au! Ale zrób tam mi ten... Czy ja muszę mu tak zeskrobać cały ten armor? Serio? No to wygląda. Dobra. Au. Au, no kurde. Ej, jak ich tu będzie... Ja, nie, cicho, cicho. Typie. Jezus, że jeszcze... oczywiście.
Dobra, na szczęście jak zdejmę mu całą tą... Czy ty sobie żarty stroisz? Gościu prawie oskubał mnie ze życia, a ja za niego dostałem ledwo co leczenia? Dobrze, że to tu jest. Czy to jest jakaś... To, no, to już akurat zakrawa okpina. O, nawet z tym mieczykiem mogę zrobić te... tego harpuna. Przecież bardzo nie wiem, czemu to się nazywa harpun. Bo harpun tak między innymi jest w stanie wrócić do właściciela. Ponieważ ten jest w stanie go sobie przyciągnąć. I gdzie mam to teraz wsadzić, co? Dobra, nie. Nie będę na siłę sobie tego próbował robić. Bierz to, łap to i leć dalej. Bo minął dopiero kwadrans. Część, runda druga? O, no to chyba wiem, gdzie będzie miała miejsce walka. Obviously, że nie zdążyłem. Dobra, bierz to. A to jest normalnie jak granat ręczny. Który się odpala nie w momencie, w którym powinny... W którym się to, wiecie, wzięło czy coś, tego, czy w którym się chce, tylko to po prostu mierzasz. W tym, o, co jest? Boże. Jeszcze ty se stroisz teraz? Super. Jeśli zadaję obrażenia, to za małe. Ty, czekaj chwilę. Dobra. O, bez powodu tego tu przecież nie zostawili, nie, w tym twórcy, nie? Kolejny. Dobra, nie, tu. No. Ej, ty, czekaj, przecież właśnie mogę użyć tego, żeby się na chwilę od typa uwolnić. Dobra, proszę mi to nie denerwować i dać się bardzo ładnie wyciąć. Dobra, niewrażliwość. O, nagle ci się atak zmienił. Kolejny. Serio? A czemu on mnie, zahaczył? Czym on mnie wielce zahaczył? Dobra, bier to. Wybuchaj. Bier miecz, rozpoczynaj walkę. Kurde, ten grubas w zbroi jest tutaj najgorszy. Dobra, osłabieni. No to lecę się ich pozbyć. O, najpierw ci małej. Mali. On chyba niestety nie ma włączonego friendly fire na swoich ziomeczków. A to
to, że się to z wężem na mózgi poprzenią, że każde S i Eś wymawiasz z takim lekkim sykiem. Halo, gro, jakiś unik? Kiedy ci każe go zrobić? Drugi czas tu powinien zostać uniknięty. Ale pewnie, po co gra ma mnie słuchać? No, w końcu. Dobra, zapisało mi wzięcie tego kamienia, czy nie? Tak, zapisało, bo on był tam. Zresztą mogłem sobie tutaj po prostu sprawdzić. No, 3 na... 3 na 4. Szkoda, bo teraz mogłem sobie go zgarnąć i troszkę się podhealować. Ale cóż, jak się najpierw robi, potem myśli, no to teraz się za to płaci. O, tam kolejna rogata skrzynka. Bo stąd tam chyba nie dolecę. Kolejny artefakt. To już drugi. Okej. Okay. Czy kamera się z automatu obróci? Na szczęście nie. Champion! O, mówiłem dopiero, że... Mówiłem coś, że jest artefakt żołnierz tylko. Ten talizman należy do najcenniejszych artefaktów pozostałych po Legionie. Dowódcy piekielnych hord otrzymali jedynie 6 takich przedmiotów. O, a skoro tylko 6, to oznacza, że prawdopodobnie będzie on więcej wart. Może jakieś 2000 dusz? Jak to wygląda? Nie to menu, to menu. Jak to wygląda tutaj? O, to jest tutaj. Czyli jest jest żołnierz, jest jeszcze coś. Jest champion i tutaj jakiś taki ultimate po prostu artefakt. No, coraz bardziej do przodu to leci, coraz bardziej do przodu. Ciekawe, czy uda się je nabić pierwszy poziom przed dojściem do bossa. Tu nie wejdę, a aż się prosiło. Ale tutaj mam takie dość bardziej bezpośrednie przejście. Dobra, tu muszę skoczyć. Dół, dół, dół. Okej, i tutaj mogę sobie zrzucić kawałek. Wcześniej posągu, teraz w sumie nie wiem, co to jest. Dobra, to teraz tak. Tam widziałem roślinkę strzegącą wejścia do drzwi. Muszę sobie sprawdzić. Bo tak, ja bym był w stanie to rzucić. Tylko na ile ta roślinka się chowa? Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Na 5 sekund. Czy ja zdążę tam dojść w 5 sekund, żeby otworzyć drzwi? Nie, nie ma bata. Czyli potrzebuję jakiegoś przedmiotu. No chyba, że to byłbym w stanie przez drzwi przenieść, no ale wątpię. Bo wiecie, nie może być za łatwo. Zresztą to i tak jest gierka, która zasunęła z tego, że ma w sobie troszeczkę jest taką troszeczkę metroidwanią, czyli dla takich laików w temacie. No i proszę bardzo, jak ładnie i zgrabnie, no średnio zgrabnie, odblokować sobie przejście. Wejdź w dziabli wielką roślinę, bo nie wiem, jak konkretnie to skategoryzować. I spuść na ziemię wielki posąg. A raczej jego fragment. I
zrób sobie dziurwę w ziemi. Dobra, ale kontynuując. Bo tam widzieliście, że są jakieś punkty zielone, jakby to zaczepło. No, nie ma bata, ja tutaj będę musiał się, znaczy będę mógł się pewnie po to wrócić. Ale samą rzecz, która umożliwi mi korzystanie z tych punktów, no na bank zdobędę o wiele, wiele później. Bo już tutaj mam do znalezienia, po pierwsze, jak w cudzysłowie, zdetonowanie na odległość tego. Zakładam, że to będzie po prostu jakaś broń miotana, nie? No bo taka sama bombeczka jest obok Samaela, ale tamta bombeczka jest przylepiona zaraz obok przejścia. I tego nie mam jak zabrać. Czyli muszę w to albo czymś rzucić. W sumie mogę spróbować rzucić w to tym. O, tutaj coś dziwnego się znajduje. Mogę sobie spróbować rzucić w to tym. Jakimś samochodem, ale dobra. No, oczywiście. Jak to typowy Polak, mądry dopiero po szkodzie. A dobra, też nie rozwalaj każdego oblekiego pierdełowatego fragmentu otoczenia, bo inaczej przedłużysz tego odcinek bez sensu, a nie o to w tym kącie. Dobra, leci apteczka. Jeszcze to. I dobra. Co to jest? No. Za trzecim razem puściło. O proszę, mówiłem coś o jakiejś broni miotanej. I właśnie dostałem taki dość... O kurde, duży ten shuriken. Gwiazda. Misternie wykonana broń dystansowa, którą można trafić kilku wrogów naraz. Wciśnij prawą gałkę, aby przejść do trybu celowania. Następnie przytrzymaj lewy trigger i zaznacz do 5 celów. Wciśnij prawy trigger, aby rzucić gwiazdą. Okej, to jest, widzę, albo zew ziemi, albo gwiazda. Ale myślę, że póki co raczej zostanę przy gwieździe, bo co jak co, ale ten zew ziemi się aż tak nie przydaje. Super, plujące ogniem nietoperze, które nie zamierzałem do mnie przyjść. Jakże wygodne. O, i mogę naładować nawet. No ale weź traf, nie? Pocięty. O, przyszedłeś, bardzo miło. No to zostajesz właśnie nabity. Lecz. Ale może trochę bardziej. Na dokładkę przyjdzie ich więcej. W sumie nie wiem, czy mam teraz o co narzekać, nie? Bo mam takie darmowe apteczki, nie? Które same do mnie lgną. Ale czemu w ogóle to namierzenie nie działa od razu z tą gwiazdą? A nie, dobra, działa, tylko po prostu ja byłem za daleko. Jeszcze? No, teraz zwykli przeciwnicy. Tak, dla odmiany. Zwykli, czytaj, nie plujący ogniem. Ani nic. Dobra, nie wiem, czemu tak mi nagle zmieniło machnięcie tej kosy, ale... Niech będzie. 1, 2. I jeszcze 3. Dobra, już 750 dusz mam. Co jest? Co to jest? Dobra, nie, wydaje mi się, że naładowanie to jest... Znaczy naładowanie. Naładowanie gwiazdy to jedno, ale...
No ej, przecież wcisnąłem unik. Gro, reaguj. A, on się mi nakłada zatrucie, kiedy się tym czymś napełni, bo ja nie wiem, co on w sumie robi. O! Fajna ta dekapitacja. Dostałem za niego jakieś 40 dół. Ciekawe. Nawet bardzo. O, w górę. Okej, minęło właśnie pół godziny jakieś. I jeszcze jeden. O, a to już mogę przekręcić. Tylko w sumie co to robi? A, nic to nie robi. To ciekawe. Teraz? A teraz wciąż nic, bo jeszcze jest to trzymane z drugiej strony. Nie to, tylko to. Kaboom! Kaboom! No, w górę. Czego to jest posąg w sumie? No, to nie wymagało zbytniego... O, proszę, dwa kierunki. No, to pytanie, którędy iść. Dobra, chyba pójdę najpierw tędy. I co, mam to wysadzić po prostu? Tak, tak po prostu. Napełnij gwiazdę energią. Jeśli gwiazda uderzy pewne obiekty, może wchłonąć ich energię. Wciśnij gałkę, aby celować, następnie ciśnij bronią w źródło energii, oznaczając kilka celów, przeniesiesz na nie energię ze źródła. O, dobra, i dlatego jest taka opcja. Bo te były też właśnie takie... Czy nie, tamten chyba obok Samela jest napełniony. Tamte był taki średnio odtygowany. A, i widzę, że finalnie prowadzi mnie to w jedno miejsce. Tu. Oho, i teraz czekają mnie trzy jakieś różne pokoje, widzę. Bo trzeba będzie trzy takie mieczyki zdobyć. Okej, tam jest apteczka, ale chyba jeszcze jej nie będę brał. Jakby się jakiś checkpoint pojawił, to mnie po ten... Nie obraziłbym się, bo mógłbym zakończyć odcinek na spokojnie. Checkpoint? Nie ma checkpointu. No dobra. Jadę! I pojechałem. O, to będzie dobre. Ej, ty przecież waliałaś, ja mam tą kontrę przecież. Czy ja nie próbuję odbijać tych pocisków? Tak mi próbują opluć. Ej, to jest ciekawie pomyślane. To lecę? A, spokojnie. Dobra, co się stanie, jak w to bombnę? Dobra,
ten. No i ładnie. No dawaj. Ej, ale to teraz fajnie wyglądało. Gwiazda przeleciała przez oba cele i... W sensie, lecąc do jednego nietoperza, dziabnęła drugiego i tym samym rozwaliła wszystko na swojej drodze. Okej. Tam nic nie ma. A tutaj jest przejście. Wejdę? Wejdę na spokojnie. Dobra, na górę. Tam nie ma nic. A tu jest liana. Liana wprost do mieczyka, który z chęcią teraz sobie zabiorę. Okej, nie. Nie tu, tylko tu. Jeden, drugi. I mam mostek. Tylko pytanie, jak ja w sumie stąd wyjdę. Bo tak generalnie to ja jestem chwilowo w punkcie wyjścia. Tak, tylko tak. Dobra, tam jest wyjście. Tylko czy jak ja przestawię to, to czy uda mi się tam wtedy wejść? Pytanie. Okej, okay, mogę rzucać tym w locie, warto wiedzieć. Ale dobra, na spokojnie się uda. Wystarczyło tylko odpowiednio dobrze ułożyć. Okej, okay, to idzie coraz wyżej. W sumie to chyba już powinno być na odpowiednim poziomie. Dokładnie. Także YOLO. Do wyjścia. No o co chodzi z tym? Bo tu jakby się dało wejść. Może tak na pizzu postawiono? Dobra, pytanie. No ale dobra. Mieczyk zgarnięty. Nie było aż tak trudno, jak się spodziewałem. Tak więc oddajmy go pierwszej Anielicy. Okej, okay, a jako że był checkpoint, to dla mnie jest to sygnał, że mogę się z wami bezpiecznie pożegnać. Dajcie znać, co sądzicie o tych segmentach, które właśnie przeszedłem, oraz o tym, jak bardzo, nie, jak źle walczę, próbując nabijać po prostu poziom tej broni, chociaż jest ona bardzo blisko pierwszego poziomu. Pożar ma już prawie połowę drugiego, no ale dobra. Zostawmy to na potem, ja żegnam się z wami, a i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.